za nami pani próba. Niezwykły wokal, czyli coś się naprawdę szykuje. Co pani przyszykowała zatem na ten festiwal? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Zaśpiewam dwa utwory do słów Janusza Kondratowicza w niedzielnym koncercie, którego dyrektorem muzycznym jest Adam Sztaba, wybitny aranżer, kompozytor, pianista i fantastyczny człowiek, więc bardzo się cieszę. Zaśpiewam duet z Andrzejem Lampertem, Jaka jesteś Mario, i drugi solowy utwór, taki trochę bardziej w bluesowym klimacie, który bardzo też lubię. I tak naprawdę nie mogę się już doczekać. Jak zwykle atmosfera w Opolu jest wspaniała, więc czekamy na niedzielę już. Zresztą za każdym razem, kiedy byłam tutaj w Opolu, to tutaj są bardzo dobre fluidy w tym miejscu. Festiwal ma 61 lat i pewnie będziemy, może już nie ja, ale obchodzić 200. rocznicę tegoż festiwalu. No jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. No ale myślę, że ten pierwszy kontakt ze sceną, dzisiaj rzeczywiście w tej przestrzeni wykonaliśmy z Kasią Moś Jaka jesteś Mario w duecie po raz pierwszy, więc też próbowaliśmy dostosować się do panujących okoliczności. Jest to zawsze nowum. Jeszcze trzeba poćwiczyć w domu, żeby na niedzielę było może nie idealnie, ale lepiej. Zaśpiewam również utwór z repertuaru Felicjana Andrzejczaka, trzeci akt. To taki, no, coś w rodzaju takiej rockowej ballady. Zazwyczaj tutaj otrzymuję takie piosenki, no, można powiedzieć, legendarne. I mierzenie się, wchodzenie w czyjeś buty, mierzenie się jakby z czymś wykonaniem jest na pewno zawsze trudne. To powiedzmy sobie szczerze, więc mogę powiedzieć, ja tu tylko sprzątam i lubię to mówić, spróbuję po prostu wykonać ten utwór w taki sposób, by przypomnieć go słuchaczom, by nie wiem, może pojawiły się jakieś wspomnienia. Zawsze miło tutaj przyjeżdżać. Jestem bardzo wdzięczny, że zostałem zaproszony do tego koncertu. Cieszę się, że jestem w jakiś sposób potrzebny też w tym gremium znakomitych artystów. No wspaniale, Opole się niesamowicie zmieniło. Jeżdżę tutaj od 98 roku z przerwami, ale jestem pod wrażeniem. Wygląda pięknie. No jest to miasto, w którym naprawdę no, można spędzić wspaniale wakacje, w którym można posłuchać dobrej muzyki, zjeść bardzo dobre naleśniki. Także no, osobiście polecam i zawsze chętnie tutaj wracam i mam w planach przyjazd tutaj z własną rodziną. Właśnie mamy dzisiaj pierwszy dzień prób, które mają na celu po pierwsze zapoznanie się ze sceną, z topografią, oswojenie się. Po drugie, przy próbach wychodzą różne rzeczy, które trzeba albo poprawić, naprawić, albo coś dobudować, coś rozebrać. Artyści powinni się dobrze czuć, bo naprawdę mają komfortowe warunki. Mało osób wie, jak wiele poświęcenia i wysiłku trzeba dokonać, żeby to pokazać w takiej formie, w jakiej jest pokazywane, zarówno ze strony i budowy scenografii, multimediów, światła, produkcji. No to jest ciężka praca. No, generalnie od kilku lat już jak gdyby zakres pracy jest taki sam, prawda? Jest porównywalny. Już nie ma tak, że jest czegoś więcej, czegoś mniej, mogą być drobne różnice, natomiast też już od jakiegoś czasu, odkąd pojawiły się multimedia, jest ich coraz więcej, są coraz lepsze, coraz lżejsze, to właściwie scenografia w znacznym stopniu opiera się na multimediach, czyli grafiki i tak dalej. Oczywiście też występują elementy stricte scenograficzne, które jak gdyby są tą wisienką na torcie w całej uprawie scenograficznej. No a tutaj niewątpliwie największym to będą sami artyści, prawda? Natomiast, no i publiczność wspaniała. Natomiast takim jednym z głównych elementów scenografii będą dwa takie duże mikrofony, które są od wielu lat symbolem Festiwalu Opolskiego.